W dzisiejszym odcinku ja, Mięta, pokażę wam, jak zmniejszyć się do wielkości mrówki bądź zostać olbrzymem wielkim jak wieżowiec. Jeśli chcecie to zobaczyć, to zasubskrybujcie mój kanał w tym momencie. Zrobione? No to lecimy z odcinkiem! Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale! A z czego? Z prezentacji naszych modyfikacji. Ej, widzu, czemu ty nie zostawiłeś jeszcze łapki w górę? Tak, ty, widzę cię przed monitorem. Czemu nie zostawiłeś łapkę w górę? W tym momencie zostawiasz łapkę w górę i klikasz subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zrozumiano? No. Nie, no słuchajcie, no musicie zostawić łapkę w górę. Jak nie zostawicie łapkę w górę, ja nie wiem, co zrobię, ja się pójdę, nie będę. A już tak na serio, kochani, dzisiaj przedstawię wam moda, który się nazywa Shrink, czyli będzie nas zmniejszał, powiększał i robił różne dziwaczne rzeczy. I nie tylko będziemy siebie zmniejszać, będziemy zmniejszać zwierzaki, powiększać zwierzaki, no normalnie powiem wam. Próba akcje tu się będą działy, no mówię wam. Dobra, kochani, to zmierzamy już w takim razie do mojego laboratorium. Nic się za dużo nie zmieniło, jak widzicie. A ja mam tu już przygotowane dwie rzeczy. Ale powiecie, co to jest? Butelka, jakaś konsolka, jakiś Game Boy? Mięta, co to ma być? Ty miałaś nam pokazać, jak się zmniejsza. A no właśnie, kochani, te dwie rzeczy będą dzisiaj nam potrzebne do tego, by zmniejszyć się lub zwiększyć lub wpakować coś do butelki. Do butelki, dobrze słyszeliście, tak, do butelki. Dobra, pierwszą sprawą jest Personal Shrinking Device, czyli można to nazwać takie urządzenie do zmniejszania się. Wygląda troszeczkę jak Game Boy i będziemy nim się mogli właśnie zmniejszać lub powiększać. A następną sprawą jest najzwyklejsza w świecie butelka, bo teraz uwaga, uwaga, wszystkie moby w grze możemy wpakować do butelki. Rozumiecie to? Jak widzicie tam za oknem już na nas mobki czekają. Mamy krówkę, mamy chickena i mamy pigleta, co? Nie, mamy świnkę, tak. Dobrze, zobaczmy sobie, co tutaj w skrzyneczce mamy. Mamy Personal Shrinking Device i go się kraftuje dokładnie w taki sposób. Potrzebujemy 6 sztabek żelaza, 1 ender perłę, jakieś szkło, może być nawet tutaj widzicie barwione, oraz kamienny przycisk i w ten sposób dostajemy nasze urządzonko do zmniejszania się bądź powiększania. Butelkę, jak się kraftuje, chyba każdy wie, 3 bloki szkła i otrzymujemy 3 szklane butelki. I na dobrą sprawę, to jest już w sobie koniec naszych craftingów. Możemy przejść do tego, jak się te rzeczy obsługuje. Weźmy sobie również buteleczki, bo będziemy normalnie pakować zwierzaki do butelek, rozumiecie, nie? Rozumiecie, tak? Mam nadzieję, że rozumiecie. A więc dobrze, przejdźmy do tego. Dobrze, kochani, jak widzicie, ja już sobie tutaj mam te nasze rzeczy. I teraz powiecie, Mięta, jak się zmniejszyć? No przecież to do halo, do jak to robimy? Trzymamy to nasze urządzonko i klikamy sobie w powietrze. I oto tutaj mamy naszą wielkość i wielkość również mobów. Ja tu mam na 10, więc zmniejszymy się teraz może. Ja tu mam na 1 i 1 to jest nasza normalna wielkość w Minecrafcie moba, jak i oczywiście gracza. Żeby się zmniejszyć, oczywiście musimy sobie pójść o w ten sposób. Zmniejszę się na najmniejsze, wychodzimy z tego i trzymając teraz shifta, klikając w powietrze, zmieniamy się na takiego małego berbecia. Jesteśmy w wielkości, patrzcie, jesteśmy w wielkości jakichś 4 pikseli, więc jesteśmy teraz naprawdę malutcy. Oczywiście nie tracimy swoich właściwości, takich jak na przykład jesteśmy tacy mali, nie? To możemy skakiwać dalej na ponadmetrowy blok, nie? Logiczne, tak? Ta modyfikacja jest bardzo logiczna. Halo, panie, co to tworzył? Panie, to tak nie powinno działać! Dobra, kochani, a teraz powiecie, jak się powiększyć. No robimy to dokładnie ten sam sposób. Trzymamy shifta i klikamy w górę. I oto jesteśmy już duzi. Teraz możemy sobie znowu zmienić się w jakiegoś nieco większego miętę. Więc zwiększmy się może tak o do 2. O, że będziemy 2 razy teraz więksi. Klikamy znowu shifta i teraz mamy 4 kratki wysokości. Oczywiście poruszamy się już nieco wolniej i już z trudem jest nam przynajmniej zmieścić się chociażby tutaj, jak widzicie, więc ten bot zmienia nam również hitbox i jak widzicie, no trzeba naprawdę mieć już tutaj wielką bramę, żeby się zmieścić. Nawet tu już się zmieszczę, patrzcie, już nawet w tą szparkę, a w to, o, w to się zmieszczę, widzicie, normalnie w to się zmieszczę, nie? Ale jak już wejść do laboratorium, to wejść już nie mogę. Może zmieńmy się już z powrotem w normalnego miętę. Kliknijmy, zmniejszmy sobie, o, tutaj na 1 z powrotem. No i teraz powiecie, mięta, dobra, pokazałeś nam, jak gracza się zmniejsza, jak gracza się powiększa. Ale co z mobami, o których mówiłeś? Dobrze, więc teraz pokażę wam na tych tutaj mobkach, które mamy. O, kurczak zniósł kurę. Czekaj, co? Znaczy się kurczak zniósł jajko, dobra? Nieważne. Jak teraz powiecie zmniejszyć albo powiększyć moba? Robimy dokładnie to w ten sam sposób. Klikamy w powietrze i na przykład chcemy moba powiększyć o 2 razy. Więc ustawiamy sobie na 2.0 i teraz możemy sobie kliknąć na krowę. I robimy to przyciskiem prawym myszy i w ten sposób krowa jest ogromna. Widzicie tą krowę? Toć to jest krowisko, a nie krowa. To jest dopiero... Ty, to, słuchajcie, teraz już rozumiem pojęcie świętej krowy. To,
To jest święta krowa. Ona dokładnie tak wygląda na drodze. Dokładnie. W taki sposób. To jest dwumetrowa krowa albo czterometrowa. To jest czterometrowa krowa. Rozumiecie to? Ale by z tego było mięsa na hamburgi. Oh my goodness. Dobra, a teraz jak zmniejszyć? Robimy dokładnie w ten sam sposób, kochani. Klikamy w powietrze i zmniejszamy na przykład kurczaka o połowę. Albo dobra, zmniejszmy go tak całkowicie. Zmniejszmy takiego kurczaczka i zróbmy z niego normalnie coś takiego. Widzicie? To jest czteropikselowy kuciak. Widzicie tego malucha? Widzicie to? Widzicie tego malucha? No kurczę, jaki to jest nie, no to jest kurcze słodkie. Rozumiecie? To jest słodkie kurcze. Zobaczcie, jakie to jest tycie. No i następną sprawą jest to, jak wpakować coś do butelki. Również musimy sobie to zmniejszyć, czyli klikamy na taką świnkę i mamy świnkę, no, zmniejszoną, tak? Bierzemy sobie buteleczkę i klikamy na to prawym przyciskiem myszy. I teraz powiecie, halo, mięta, gdzie to się podziało? Otóż to, kochani, świnkę teraz mamy tutaj, w naszej butelce i możemy sobie ją położyć gdziekolwiek chcemy. Na przykład ja chciałbym, żeby świnka była dokładnie gdzieś, powiedzmy, tu. No i normalnie mam tu świnkę. Ona ma wyłączone ogólnie AI, czyli sztuczną inteligencję, dlatego ona się u mnie nie rusza. Ale z każdym mobem, którego sobie tutaj znajdziemy, kochani, możemy zrobić dokładnie ten sam sposób. Czekajcie, poszukajmy sobie tutaj jakąś pszczółkę. Może wyrzucę to jajo. Czemu ja znowu to jajo zebrałem? Tu były gdzieś pszczółki, ja to widziałem, Jest owca! O, mamy dobry przykład. Cześć, owieczko, ja cię zmniejszę. Widzicie, mamy małą owcę. I teraz weźmiemy sobie ją w butelkę. I mamy owcę w butelce. Rozumiecie to? Mamy owcę w butelce! I tą owieczkę na przykład możemy sobie teraz, tak jak wam mówiłem przed chwilą, po prostu gdzieś przenieść. Bardzo proste, szybkie miejsce. No i też możemy ją sobie na przykład, jak chcemy, no, powiększyć z powrotem do jednego bloczka. Znowu. O, i mamy oto zrobioną dużą z powrotem owcę. Więc to jest bardzo spoko pomysł, jak transportować zwierzęta w Minecrafcie, co nie? No, padłem jeszcze na genialny pomysł, kochani, żeby pójść sobie tutaj nad moje jezioro, bądź bardziej taki dostęp do morza i sprawdzić, czy można na przykład jeszcze powiększyć sobie kałamarnicę, wiecie, żeby zrobić takiego wielkiego krakena, rozumiecie, nie? Więc czekajcie, weźmy sobie i normalnie powiększmy to na maksa to powiększmy. Dobrze, mamy to na maksa powiększone. Poza tym, że jakbym teraz kliknął jakiegoś kurczaczka, to by było nieśmiesznie. Chcę zobaczyć, czy jeżeli sobie dorwiemy tu jakąś kałamarnicę, czekajcie, czy mamy tu jakąś kałamarnicę blisko, mamy rybę. Ej, ryba też by była genialna. To nie jest ryba, to jest rybsko. Ja chcę zobaczyć dużego delfina. Czekajcie, tu jest delfin. Ja spróbuję go sobie kliknąć. Delfinku, one do mnie powinny podpłynąć same. Wy to widzicie? Wy to widzicie? To nie jest... O, to jest ogromne. To jest przeogromne. To jest wielkości Tytanika. Rozumiecie to? Powiem wam, że boli mnie ten wielki delfin, no. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Wy to rozumiecie? No ja to rozumiem troszeczkę. Staram się to przeanalizować. Szkoda, że nie znaleźliśmy rzeczywiście tu żadnej kałamarnicy, bo były wielki kraken. No ale nic, dobra. Niech sobie tutaj to zostaną. My idziemy do naszego laboratorium, nie? Kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeżeli chcecie, żeby jakiś konkretny mod pojawił się w odcinku, musicie napisać go mi teraz w komentarzu nazwę moda i dodać jeszcze, że mod na odcinek. No i co? Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale.